Co ja sobie ostatnio chodziłam i rozmyślałam o imionach Boga. Artur niedawno o tym nauczał. My się śpiewaliśmy o tym, że Wszechmogący jest nasz Bóg. I ja sobie o tym w ogóle tak rozmyślałam, o tym naszym Wszechmogącym Bogu. I gdy Izrael był w Egipcie, on zapomniał tak naprawdę o swoim Bogu. Dla Izraela wtedy to był tylko Bóg tak naprawdę Abrahama, Izaka, Jakuba. Bóg rzeczy, które się zadziały, który robił wielkie rzeczy, ale wtedy, gdy Izrael był w Egipcie, to zapomniał o swoim Bogu. Zapomniał o tym, jak potężny jest jego Bóg. I często jest tak, że ludzie narodzeni z Bożego Ducha przechodzą przez różnego rodzaju okoliczności w swoim życiu. Bo Bóg powiedział, że On zwyciężył świat, ale nie powiedział, że nas wyrwał z tego świata. I przychodzą różne okoliczności. I chrześcijanie mówią, że są tacy dociśnięci i nie widzą światła. Dzieje się być może tak dlatego, że zapominamy o tym, jaki jest nasz Bóg. Że widzimy te okoliczności i one są większe, tak jak były duże dla Izraela, bo Izrael zapomniał imię swojego Boga. Był to dla niego Bóg Abrahama, Izaka i Jakuba. I być może ktoś z was przechodzi przez trudne momenty i patrzy na innych i myśli sobie, że ktoś może ma dobrze, tak? Może Michał, może Julita, Agata, może Artur, ale to jest twój Bóg. Jest kilkadziesiąt imion Boga. Zwróć uwagę na to, że każdy z tych imion odpowiada jakiejś okoliczności w twoim życiu. Wezwij tego imienia, adekwatnego do okoliczności w twoim życiu i zobaczysz manifestację, bo jest powiedziane, że na imię tego Boga zgina się kolano na niebie i na ziemi. Nie bądź jak ten Izrael. Bóg posłał tam Mojżesza, nam dał Świętego Ducha. Nie pośle jakiegoś Mojżesza już do nas. Wezwij potężnego imienia Jezus przeciwko okolicznościom w twoim życiu. Oprzyj się na tym imieniu i będziesz oglądał manifestacje. Uwolnij w to swoją wiarę. Nie bądź jak ten Izrael. Nie siedź w tym Egipcie.